Witajcie, drodzy kochani. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat tego, co wchodzi do naszego umysłu. Mam na myśli oglądanie telewizji, oglądanie gier komputerowych, oglądanie jakiegoś scen teatralnych, które są barbarzyńskie, które są straszne, sceny teatralne, które są o zabijaniu, na przykład o I wojnie czy o II wojnie światowej. Takie po prostu sceny, które są kryminalne, na przykład w telewizji, oglądanie filmów kryminalnych, które jest o zabijaniu, które filmy jakby prowokują przemoc. Te filmy i te sceny nie są dobre dla nas, dla ludzi, jeżeli oglądamy takie właśnie sceny. Czy ewentualnie jakaś kobieta jest gwałcona, czy ewentualnie ktoś jest zabijany albo torturowany. No po prostu to się jakby zapisuje w naszej podświadomości. No i potem w danym momencie może po prostu się odtworzyć. To wszystko jakby, to jest nagrywane jakby na twardy dysk. I potem to się może w danym momencie naszego życia odtworzyć. I po prostu możemy mieć nieprzyjemne jakby sny, koszmary. Możemy mieć nieprzyjemne jakieś myśli na temat pewnej osoby, że chcemy również popełnić taki czyn, który żeśmy oglądali na filmie. Przychodzą wielokrotnie takie myśli, ponieważ ten film jakby promieniuje tą złą energią, która przechodzi na nas w danym momencie, jeżeli go oglądamy. Czy ewentualnie scena teatralna, którą oglądamy i jest tam przemoc zapisana w tym teatrze. W danej scenie, prawda? Jak również obrazy, które monstrują przemoc, zdjęcia, które wyrażają przemoc. Ja nie polecam oglądanie na przykład takich obozów jak Auschwitz, gdzie są zdjęcia, które odzwierciedlają tą przemoc, która tam była w tamtych latach. Nie polecam oglądanie filmów, gdzie była stosowana przemoc w stosunku do innych ludzi, gdzie ludzie zostali w jakiś sposób uśmierceni, czy to zagazowani, czy to zabici bezpośrednio, zastrzeleni. No to po prostu ja od siebie nie polecam oglądania takich scen. Ja chciałbym powiedzieć, że wszystko, co jest uspokajające, muzyka, która jest uspokajająca, sceny, które są przyjemne dla oczu, dla naszego ucha, muzyka, która jest piękna. Takich po prostu scen pięknych powinniśmy szukać. Takich teatrów powinniśmy szukać. Coś, co jest naprawdę dla nas bardzo przyjemne, a nie coś, co wzbudza w nas negatywne emocje. No to po prostu jednym słowem bym powiedział w ten sposób, że słuchajmy pięknej muzyki uspokajającej, oglądajmy piękne formy, piękne rzeczy, które rzeczywiście budują naszego ducha i wzmacniają naszą duchowość. A nie oglądajmy scen związanych z przemocą, ponieważ to obniża naszą wibrację. I to jest po prostu taki jakby przekaz dla Was, drodzy kochani, że jesteśmy bombardowani obecnie na każdym kroku jakimiś grami komputerowymi, jakimiś filmami kryminalnymi, jakimiś scenami z kobietami, które są obnażone i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie, drodzy kochani, musimy unikać właśnie takich wizji. Musimy kontrolować nasz umysł i musimy kontrolować nasz wzrok, bo za wzrokiem idzie nasza uwaga. Dlatego to jest wszystko bardzo istotne, żeby kontrolować te rzeczy. No i jeszcze raz, drodzy kochani, chciałbym Wam zaproponować Aronit. Możecie go zakupić na linku pod YouTube'em. Ja od siebie się żegnam i do widzenia.